Raz, dwa, trzy. Witamy, witamy. Witamy serdecznie ponownie. Szanowni Państwo, Państwo Akademia Renowacji. Podsumowanie pięciu edycji, piąta edycja. Adam Niedźwiecki, Akademia Nowo, Zbigniew Popras, Muzeum Sztuki Inżynierskiej w Jałkowie. Bartosz Dębiński, Międzynarodowy Targi Poznańskie. Dzień dobry, dobry wieczór. Ale głośno. Chyba najgłośniejszy. I ja, Violetta Oleska, firma Art do Z. Jak to było, jak to się zaczęło, Bartek? Jak to z pierwszą, z drugą, trzecią, czwartą, piątą? Myślę, że ciężko podsumować tą całą historię w tej jednej rozmowie, no bo to wiele, jak sami dobrze wiecie, wiele nas to kosztowało wszystkich pracy, wysiłku i zaangażowania każdego z nas. Myślę, że fajnie, że ten pomysł się w ogóle urodził, że ta akademia towarzyszy nam od drugiej, co prawda, edycji, bo przy pierwszej chyba jeszcze, czy przy jeszcze było retro, proszę, już była akademia. Oczywiście była, tam pod ścianą była. No masz rację, oczywiście, jasne. Także budujemy tą historię nadal, co prawda w trochę innym formacie niż zwykle, ale myślę, że na te możliwości i na tą sytuację, jaka teraz panuje, to cieszę się, że jesteśmy tutaj wszyscy i siedzimy na tej scenie, spędzamy ze sobą, myślę, że dobry targowy weekend. Wiele jeszcze przed nami. Szkoda, że nie ma z nami Sebastiana, wiem, że zdrowie mu nie pozwoliło na to, żeby z nami tutaj był, ale dobrze was widzieć. Życzymy mu dużo zdrowia. Zbyszek? Tak, super, po prostu miałem wielkie wahania, nie wiedziałem, czy to wszystko wypali, ale niestety szef, ty, wszyscy przyjaciele, po prostu jestem po prostu zarobiście, przyjaciół masa, no jak zawsze. Dużo kolegów przyjeżdża, akurat rozmawiają ze mną, się pyta o tym, o tamtym rozmawiamy, próbuję dowiedzieć się za kolem jednym, drugim, kto to jest na końcu, jeszcze mi pod Bogiem. Nie wiem, kto to był. A ja kurka łapię się za to. Pytam się chłopaków, ty, kto to był? Na tym kabarecie. Adam? Ja chciałem kilka słów opowiedzieć o Akademii Renowacji, która właściwie pracuje przez cały rok, bo podczas Retro Motor Show jest to żywy warsztat i niezmiernie się cieszę, że mogliśmy taką inicjatywę tutaj wspólnie rozpocząć, bo ta inicjatywa jest to ratowanie klasyków, ale troszeczkę w innej formie, bo jako Akademia Nowo współpracujemy od wielu lat z szkołami. Podjęliśmy takie wyzwanie, żeby szkoła w ramach praktycznej nauki i zawodu wykonywać jakieś prace pożyteczne, a więc renowacje różnego rodzaju eksponatów. Cieszę się, że tutaj z Zbyszkiem wspólnie, Zbyszka i jego muzeum, zrobiliśmy 10 renowacji ponad już jedno śladu. 11 motocykli było to numer. I jeszcze są w trakcie, bo poprzez pandemię te prace się powstrzymały i ostatnie prace, które wykonaliśmy, to były bardzo poważne. Tutaj mamy zdjęcia i na przykład lakierowaliśmy samolot. Samolot, który przeleciał trasę z Warszawy do Tokio i z powrotem. To było naprawdę mega wyzwanie, mega praca wykonana przez uczniów, ale gdyby nie Retro Motor Show, to te prace by nie zostały wykonane. Na pewno w świadomości tych młodych ludzi pozostaje nie tylko jakaś wiedza, umiejętności zdobyte, ale doceniają właśnie te zabytki, że ta historia motoryzacji jest bardzo istotna, że mamy się czym szczycić, że mamy fachowców, którzy potrafią z starych granty wykrzesać naprawdę przepiękne samochody. Działania, które tutaj wspólnie zrobiliśmy z tymi szkołami przez te kilka lat, no, są niebywałe, bo motorowe, samolot, samochody, przygotowaliśmy malucha Arkademu Fiedlerowi, który ma pokonać im Amerykę. To był remont kapitalny, naprawdę dużo pracy włożonej przez młodzież i to często pracy poza godzinami nauki. Także Akademia Renowacji działa przez cały rok. Nie jest to wydarzenie tylko trzydniowe. Mamy nadzieję, że jakieś pomysły, które nam się zrodziły, będziemy w końcu realizować w jakichś warsztatach, zakładach. I nauczymy naprawdę wielu fachowców jeszcze tej większej fachowości. Słuchajcie, ja myślę, zaraz Byszku, ja myślę, że każdy z tych młodych ludzi, którzy w Akademii Renowacji uczestniczą i w tym temacie pozostanie i dalej będzie się w tym temacie szkolił, jest na wagę złota. Wszyscy wiemy doskonale, jak trudno jest teraz znaleźć dobrych uczniów do tego, żeby szkolili się w tym fachu, więc
myślę, że każdy z nas cieszy się z każdego owocu tej Akademii. No i kochani, jak nasz szef powiedział przed naszym akurat wielkim akurat spotkaniem, spotkajmy się po to, żebyśmy się spotkali. Kultywujmy to. Będzie nas 20 czy nas 200, ale bądźmy, żebyśmy byli razem, jak to po poznańsku mówiąc, w kupie. A kupy się wszyscy boją. Tak jest. W przyszłym roku będzie większa kupa. Słuchajcie, przede wszystkim myślę, że Retro Motor Show swoim sukcesem zdziwiło od pierwszej edycji nie tylko mnie, ale i wszystkich jego uczestników, bo zaczynając robić ten projekt i próbując zachęcić do niego uczestników, nie było to łatwo o tyle, że jeździłem tak naprawdę z pustym folderem, w którym były zdjęcia jakichś samochodów u nas na terenie poparkowanych, ale uwierzyliście mi wy. Oczywiście, inni wyznawcy na szczęście, więc mamy okazję tutaj się spotykać już po raz piąty, mimo że 6 lat minęło, to ja się z tego mega cieszę, mam z tego wielką satysfakcję. Cieszę się, że możemy razem takie rzeczy robić. Również chłopaki, dziewczyny, fajnie, akurat w przyszłym roku myślę, że będzie nas więcej. 2 lata temu była frekwencja, szefie, na ile osób? 21 tysięcy. Blisko 30 tysięcy, ale myślę, że w tym roku nie będziemy nawet próbować do tej ilości zwiedzających tutaj do nas przyjechały. Myślę, że każdy, kto nas odwiedzi, nie żałuje tego. Każdy, kto był na Retro Motor Show, na pewno. Każdy, kto do nas przyjechał, myślę, że chętnie tutaj wraca, bo to jest swoiste zakończenie sezonu, zanim te samochody wylądują sobie pod kołdrami na zimę, to przyjeżdżają tutaj i myślę, że wszyscy świetnie się bawimy. Ja pamiętam tą pierwszą edycję Pomysł, pamiętam nasze pierwsze spotkanie w centrum targowym. Pomysł, każdy się dziwił, jak można wystawiać stare samochody, jak można wystawiać stare motocykle, jak przecież to stare, zardzewiałe. No i zaczęły się wydobywać cudeńka, piękne klasyki z piwnic, starych garaży, ze stodoły mieliśmy wykrysa. Wejdę tobie w słowo, masa kolegów, przyjaciół, mówią, Kopras, wiesz co, te targi retro to są takie, bo te motoryzacyjne, te fury widzimy na ulicach. Takie piękne zabytki, takie stroje. Nasza para, witamy. Tego nie spotkasz na ulicy. Jedynie w wodewilu, operetce, w operze. A my to mamy przez te 3 dni. Możemy się tym bawić. Możemy to akurat głęboko akurat przeżywać. Te wszystkie fajne rzeczy związane ze starą historią motoryzacji. A to jest nasza ikona, która to wskrzesiła. Wielki szacunek dla... Myślę, że trochę się zapędziłeś mimo wszystko, ale bardzo ci dziękuję. Jesteś ty tym pierwszym, który to właśnie zapalił tą iskrę, a później wszystko już poszło po bandzie. W tym roku gorzej było trochę, ale cieszmy się, że w tej pandemii udało nam się akurat to zrobić. Iskra dziękuję. Była, jak Bartek zapalił iskrę w sobie, a później po kolei w każdym z nas. I tak jak mało komu się wydawało, że Retro Motor Show, nie, to nie wyjdzie, no są Motor Show, no kto przyjdzie oglądać stare samochody, jak? No przyszli, przychodzą ludzie, branża, ja tutaj mówiłam, z Mateuszem rozmawiałam, że branża niesamowicie poszła do przodu, czyli Retro Motor Show jakby spowodowało, że tych klasyków na polskim rynku przybywa. Te, które były pochowane, zniszczone, one zostają naprawiane, odrestaurowane i to wszystko tak naprawdę dzięki tej imprezie, bo jakby jest taki kęt. No, myślę, że to jest jeden z elementów, bo tak jak wszyscy tutaj siedzimy, myślę, że każdy z nas do rozwoju tej branży się przyczynia, czy to koła pasjonatów, czy firmy, które zajmują się renowacją, czy też ci, którzy tymi samochodami handlują. Każdy jest ważną częścią tego rynku i tak, ty też. Tak, no właśnie, też. Każdy jest ważną częścią tego rynku, który cieszę się, że się tak prężnie rozwija i myślę, że Retro Motor Show również tym śladem pójdzie. Do tego nawiązuję też, że niestety z przykrością stwierdzam, że nasze polskie rzemiosło jest numer jeden w Europie pod względem rekonstrukcji starych pojazdów. Tylko nie mamy na rybku, którego możemy akurat uczyć. Pracy na kołach angielskich, dorabianie części, etc. innych rzeczy.
No przykro to stwierdzić. Dajmy może Adamowi teraz coś powiedzieć, bo tak przegadujemy się. No właśnie Zbyszku, tutaj zacząłeś temat tych napraw. Retro Motor Show w porównaniu do innych targów motoryzacyjnych wyróżnia się tym, że uczestnicy, zwiedzający to są pasjonaci, ale to jest filozofia życia. Ci ludzie nie tylko chcą pooglądać samochody, bo oni bardzo często sami przy tych samochodach pracują, a więc przychodzą tutaj zdobywać jakąś wiedzę. Tak jak auta współczesne zachwyt wzbudzają i ewentualnie oddaje ktoś na jakiś autodetailing, jakieś chipowanie, inne takie rzeczy, to przy zabytkach bardzo często sam wykonuje te prace i dlatego Akademia powstała po to, żebyśmy tutaj ściągnęli fachowców, którzy mogą się podzielić swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, coś zaprezentować, nauczyć i co jeszcze jest bardzo istotne, w renowacji samochodów właściciel pojazdu musi mieć jakąś wiedzę, żeby wyegzekwować od właściwych zakładów dobrze wykonanej pracy. Bez tej wiedzy może kupić kota w worku i to, że samochód będzie pięknie błyszczał, to nie znaczy, że będzie dobrze zrobiony i to będzie trwały efekt. I ku temu służy Akademia i dlatego skupiamy tutaj naprawdę fachowców z górnej półki i oni chcą się dzielić z wszystkimi tutaj uczestnikami tych targów i zapraszamy naprawdę na żywy warsztat, gdzie można porozmawiać, dotknąć samemu, czy to spawarki, czy to pistoletu lakierniczego, dotknąć, zobaczyć, jak wygląda ta praca. Tak, moi drodzy, jeden jeszcze jest drobny problem, moim zdaniem największy. Nie mamy narybki, my jesteśmy starymi rzemieślnikami, którzy to robią, ale za chwilę pójdziemy na emeryturę. Dzisiaj przyjechali moi koledzy, mówią, teraz bym koledze zrobił samochód, ale ja nie widzę już, jak tą blachę klepać. Tu właśnie kolega siedzi akurat, pomachaj ręką z Radomia. Chciałby swój samochód odrestaurować dla kolegów rzemieślników, ale oni chcieliby, ale chęci są, ale sił nie ma. I dlatego szukamy na rybku, który to będzie robił. Ja na przykład ze swojego podwórka stworzyłem zawód mechanik motocyklowy. Mamy w tym roku jednego w szkole ucznia, który się uczy zawodu. Wszyscy idą do liceum, do innych szkół, a zawód rzemieślnika, mechanika samochodowego, motocyklowego, blacharza, lakiernika, to jest drugi gatunek człowieka. Do szkoły zawodowej, a tam to idą najgorsze elementy. Nadal taka teoria tkwi wśród rodziców, a to są zawody, które przynoszą pieniądze. Ja mówię ludziom jedną rzecz. Faceci, pieniądze leżą na ulicy, tylko trzeba je umieć podnieść. Jak będzie mieli rzemieślników, czy to będzie ślusarz, tokarz, czy hydraulik, oni będą mieli siano, mówiąc tak po poznańsku. A ten chłopak, który skończy liceum, skończy studia, nie informatyk, mamy ich od groma. Pytam się chłopaku, którzy są na studiach, bo ty czwarty rok studiów robisz informatykę, co będziesz robił? Zmienię kierunek. A czemu nie chcesz być rzemieślnikiem? A bo to ciężko, trudno, mozole, ludzie robić. Zbyszek, jesteśmy na dobrej drodze. Są targi Retro Motor Show, jest Akademia Renowacji. Młodzież pracuje, odrestauruje. Mamy tutaj fachowców, którzy pokazują wszystko na żywo, co i jak. Są omawiane tematy, więc ja wierzę, że młodzi ludzie dzięki targom Retro Motor Show odkryją swoje talenty i będą naprawiać i dbać o te samochody. Tak, mój kolega mawiał, optymiści siedzą w Rawiczu, a pesymiści we Wronku. Ale efekty w szkołach widać. Szkoła z Torunia na przykład ma swoje przyszkolne muzeum. A więc tych fachowców, oczywiście może nie jest tak liczna grupa, jakby rynek tego oczekiwał, ale poprzez te projekty młodzież się tym interesuje. A prawda jest taka, że ci dobrzy fachowcy to muszą być pasjonaci. I oni odkrywają swoją tą pasję poprzez te projekty i dlatego będziemy kontynuować te prace, bo one wyłowią te talenty. Tak, Adam, masz rację, słuszną, ale u nas takie duże aglomeracje, gdzie czas zasuwa, wszyscy biegną, wyścig szczurów jest, u nas akurat tego nie ma. W mniejszych miejscowościach te szkoły mają większą rację bytu. U nas po prostu wszyscy chcą być kierownikami. I się pytam młodych, ty, a co przed tym kierownikiem chciałbyś robić? Bym chciał być zastępcą kierownika. To za mało Indian, nie? Sprawdza się, oczywiście. A para idzie w gwizdek. Tak,
to podsumowując, wiemy, jaka jest sytuacja zawodowa na rynku. Ja jestem optymistką i wierzę, że to się będzie zmieniać z latami dzięki Retro Motor Show. Bartek, podsumowanie tych 5 lat. Wow, mówię, nie jestem w stanie chyba tego zrobić teraz w kilku słowach. Jedną edycję ciężko podsumować tak w kilku zdaniach. Ja jestem zachwycony tym, że dalej się tutaj spotykamy, że Retro Motor Show i Akademia Renowacji mają rację bytu. Cieszą się dużą popularnością. Liczę na to, że w przyszłym roku spotkamy się w jeszcze większej liczbie, przy jeszcze większej ilości pięknych samochodów, przy jeszcze większej ilości wspaniale przygotowanych stoisk, bo myślę, że mimo, że branża się tak wspaniale rozwija, to jeszcze wiele przed nami i sądzę, że każda kolejna edycja przyniesie nam jeszcze wspanialsze owoce. No właśnie, słyszycie, jesteśmy optymistami. Dziękuję za wszystko. Ja oczywiście wierzę w powodzenie Akademii Renowacji Retro Motor Show. Podsumowanie może być to, że wykonaliśmy, tak jak słyszę, powiedziałeś, 11 już jednośladów, nawet więcej, bo SKLK była jeszcze robiona dodatkowo szybko na Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Mamy Syrenę Bostą Maćka Wisławskiego, Akadego mamy Malucha, mamy Moździerz, bardzo dużą tak armatę, krótko mówiąc, Bydgoszczy, mamy samolot Matka, który był mega przedsięwzięciem. A więc proszę mi powiedzieć, kto wykonał takie prace w takiej skali? No żadne targi, żadne takie eventy, nikt tego nie dokonał. Co my zrobiliśmy tutaj ze szkołami i dzięki Retro Motor Show to zaistniało w jakiś sposób. Ja też zauważyłam, słuchajcie, że Retro Motor Show spowodowało, że zazwyczaj ktoś miał stary, zabytkowy samochód, to nic nikomu nie mówił, chował go głęboko w garażu, żeby się nikt nie dowiedział, no bo to jest coś tam warte pieniążków. I te samochody zabytkowe były bardzo mocno pochowane, o tym się nie mówiło. Co się zmieniło przez 5 lat, przez 5 edycji Retro Motor Show? To, że ludzie pokazują te swoje samochody, motocykle, przyczepy, wszystko, co jest związane ze starą motoryzacją. I zaczynają o tym mówić. Powstają filmy, powstają blogi, powstają fotorelacje. Też zwróćmy uwagę, ile imprez, nie wiem, rajdów, zlotów, tego wszystkiego przez te ostatnie lata do kalendarza dołączyły. Ja nie chcę mówić o tym sezonie, który był taki dosyć, że tak powiem, trudny, mimo że już otwarty, bo zeszły to w ogóle nam cały przeleciał, ale to też świadczy o tym, że chcemy się spotykać, chcemy tymi samochodami jeździć, chcemy z nich korzystać. To nie ma być tylko coś schowanego gdzieś tam pod kołdrą, tylko chcemy się tym cieszyć, no bo to jest prawdziwa motoryzacja. Moi drodzy, po swojemu to skwituję jednym zdaniem. Co nas wszystkich tu łączy? No pasja to stary byk. Dziękuję. Stare bryki, które wyglądają lepiej niż te mówki w salonie. Ja chciałam jeszcze tylko tyle powiedzieć, że Retro Motor Show to naprawdę był projekt, Bartek, i wow, taki projekt, który... Dają radę. Ja pamiętam, jak my się spotkaliśmy, jak nikt nie wierzył w ten projekt do końca, natomiast uparcie założyliśmy sobie cele i pierwsza edycja zwojowała rynek motoryzacyjny. Ja pamiętam, że to było olbrzymie zaskoczenie dla niedowiarków, natomiast my, wiarkowie, że tak powiem, odnieśliśmy wtedy wszyscy wspólnie olbrzymi sukces z wieloma firmami i z prywatnymi kolekcjonerami. To było niebywałe i ja Ci bardzo chciałam za to podziękować i za zaufanie. Ja tworzę tą imprezę, ja tylko pomagam Wam wszystkim tutaj się zobaczyć. Ale fakt jest taki, że to był właściwie ostatni moment na stworzenie takiej imprezy, bo to jest miejsce, gdzie się spotykają ludzie, którzy posiadają pojazdy, są ludzie, którzy chcą tylko podziwiać, ale też zaczyna w nich ta iskierka dojrzewać, bo mało kupują sobie jakiś motorower, jakiegoś komarka, bo to jest najlepsza droga, później coś poważniejszego, także tu jest cały przekrój społeczności, który się interesuje tą historią, są posiadacze, są ci, co odrestaurowują, także jest to naprawdę
takie miejsce spotkań wielu nacji związanych z retromotoryzacją i cieszymy się, że jest to już gdzieś w kalendarzu zapisane u tych ludzi i już planują sobie przyjazdy grupami, jak ostatnia edycja, gdzie dwa autobusy obłoki z Bydgoszczy przyjechały wiernych kibiców i w tym roku też się przymierzali, ale sytuacja nie pozwoliła na w krótkim tempie zorganizowanie tego, także jest to jakieś wydarzenie, które się oznaczyło w życiu każdego pasjonata motoryzacji. Adaś, jeszcze jedna ważna rzecz. Mówisz, posiadacze, właściciele, a jeszcze są pasjonaci, którzy nie mają samochodu, ale do mnie przyjechał jeden pan z córką, u mnie stało 12 Cadillaców. Wie pan, chce kupić? Nie, proszę pana, na temat tego Cadillaca powiedział mi to, na temat tego powiedział mi to, ten w tym roku wyprodukowany, to wierz się pod Bogiem. Zatkało mnie, dziubo rozważyłem, kopara kopią, opada mi do ziemi, pojechali, a musiałem wziąć literaturę się dokształcić, bo też są osoby, które nie mają tego samochodu, ale znają jego obłędną historię. I w tym momencie jeszcze sobie następna grupa, powiedziałem, pasjonatów motoryzacji, którzy nie mają samochodów. Dlatego tutaj wszyscy się spotykamy na Retro Motor Show, właściciele, pasjonaci i ludzie, którzy chcą zobaczyć, ale o co chodzi w tym retro? Przychodzą, oglądają i się zarażają tą pasją do starej motoryzacji. O to właśnie chodzi. Nie jest trudne, by się tym tematem się zarazić, no bo wystarczy się przejść po tych pawilonach, poczuć klimat, a jeszcze jak na montażu się przyjdzie i pomocha, no to myślę, że ci, którzy w ogóle są w temacie, to jest ich miejsce na ziemi wtedy. Cieszę, że jutro będzie tutaj zespół muzyczny retro, będzie muzyka retro. Zapraszamy Państwa do udziału w potańcówkach zorganizowanych tutaj. Pobawimy się jak za dawnych starych lat. Przebierzemy się. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia.